Ja się boję, że będziemy mieli naszych chłopaków. A, wiedziałam, że to nastąpi. Ja nienawidzę. Cześć YouTube, jak leci? Dziewczyny WK z tej strony i dzisiaj przyszedł czas na rewanż. Także w formacie Fuck, Marry, Kill my sobie dzisiaj pooglądamy panów i zadecydujemy, z którym hipotetycznie chciałbyśmy spędzić, oczywiście tylko hipotetycznie, resztę życia, z kim jedną noc. A kogo kopnąć? A, tak. Kogo? Kik. Ja zanim zaczniemy, chciałam tylko powiedzieć, że Saker jest moim oczkiem w głowie i nie widzę innych mężczyzn poza nim, ale na podstawie tego, co będą mówić dziewczyny, po prostu zadecyduję. Ale to nie jest nic, wiecie, no Saker, jakby tylko jego widzę. Czyli też widzisz liczby. Tak, liczby tak mi właśnie spływają. No, i koniec tych farmazonów. Dawaj pierwsze typy. Dobra, generalnie jest 7 zestawień plus bonusowe, więc liczę na jakieś, no, takie fajne dyskusje. Dobra. No to lecimy w takim razie z pierwszym zestawieniem, już wam wysyłam zdjęcia. A jeszcze mam jedno pytanie do dziewczyn. Jakimi kategoriami chcecie oceniać panów? Bo chłopcy oceniali tylko pod względem fitnessu. Tak. Nie będzie tylko prawda. To może dla widzów Bart Maszewski, Chmielarek Mateusz i Filip Zawielski. O nie! Okej, zaczynał Saker, tak? No ale dobra, no pierwszą myśl miałam taką, że z Bartem bym się hejtnęła, bo Paulina go tak przedstawia jako takiego fajnego ojca i tak dalej, że to Bart się tak kojarzy z takim odpowiedzialnym mężczyzną. No to z Bartem mogłabym wyjść za niego za mąż, powiedziałam chyba, żebym się ożeniła. Hejtnęła. No i tych dwóch panów, szczerze powiedziawszy, bardzo słabo kojarzę, w sensie pana Chmielarka totalnie praktycznie nie kojarzę. I chyba bym go w takim razie zabiła. Przepraszam. Kopnęła! Tak, kopnęła. No a tutaj z panem Zabierskim, Saker jak to, no, to jest w szoku, no ale poszłam do łóżka. Okay. Podobali mi się blondyni, jak byłam malutka. Bardzo lubiłam takich jasnych blondynów, więc powiedzmy, że tym się tutaj kieruję. Ja z tego zestawienia osobiście miałam przyjemność poznać dwóch panów i tutaj podzielam twoje zdanie, jeżeli chodzi o Barta, że to jest już taki ustabilizowany tatusiek, który ogarnia życie i już poprzestawiały mu się te styki w głowie, że no chce budować rodzinę i planuje tą przyszłość, także tutaj zdecydowanie. Pozdrawiamy Paulinę Sołoń. A jeżeli chodzi o zestawienie Filip Zawielski i Mateusz Chmielarek. Mateusza nie poznałam, ale śledziłam jego kanał na YouTube i naprawdę wydaje mi się ciekawą osobowością i chciałabym go poznać i no, podpytać o ten content wyskakiwania z szafy. Myślę, że mógłby mnie zaskoczyć. Także na jedną noc? Okej. Okay. A Filip Zabielski niestety, no jakoś, wydaje mi się, żebyśmy się nie zgrali. Okej, okay, to dla mnie Bart, Mary, Filip... To jest Chmielarek. Przepraszam, nie kojarzę. To by było Kick lub Kill, a Filip Fuck. Filip Fuck. Czyli tak, i tutaj te dwie osoby oceniam tylko po wyglądzie. Barta znam tylko z relacji Pauliny Soboń i uważam, że jest naprawdę bardzo odpowiedzialny i jest po prostu idealnym kandydatem na męża. Takie ciepło w ogóle od niego bije. Tak, no a tutaj myślę, że Filip, no po tym zdjęciu... Groźny taki. Jest taki groźny. No to się okaże, jaki z niego bad boy w oktagonie. No, jesteśmy dzień przed galą. Wygląda interesująco, no a tutaj niestety, no nie ja znam. Ja wierzę, że Chmielarek ma ciekawą osobowość. Ale ty nie masz z nim rozmawiać, nie będę znała, to wtedy bym go spać. Przepraszam. No dobra, to ja tutaj tak jak dziewczyny, Bart Maszewski, ja akurat poznałam też osobiście i Bartek jest no bardzo sympatyczną osobą i ma też na zdjęciu, a to pewnie widzicie, koszulka sportowa Polska, no to oczywiście musi być Mary. Tego drugiego pana nie znam, pana Chmielarka, ale ma fryzurę jak młody Leonardo DiCaprio. Marek ma stopę. I pan Zabielski
taki... Ja nie wiem, czy to właśnie nie... Robert mój nie miał problemu z panem Zapielskim po konferencji odnośnie tego, jak rzucił gumę. Tak, było coś. I ja tego rzucia gumy nie widziałam, ale też by mnie to pewnie bardzo irytowało i raz niestety trafiłam na TikToka pana Zapielskiego i więcej bym właśnie nie chciała tego przeżyć, więc... No, pan Zabielski kik, a pan Chmielarek, no to ta trzecia opcja może być. Jaka trzecia? Fuck! Dobra. No zobaczymy, kto jest głosem ludu. No. Drugie zestawienie. Drugie zestawienie będzie dosyć, no, grube. Zaraz zobaczycie. Nie są to dwa rozgrzewka. Grube! Ja wiem, kogo ja mogę zacząć! Tak! Ja mogę teraz zacząć, dawaj, jak coś. No. Zaczynaj. Jakbyśmy chciały odwrócić kolejność. Odwracamy. Pupuś nasz. Ja mam problem właśnie, bo nie wiem, czy dać pupusia Mary, czy fuck, ale ja chyba dam Mary, bo ja go kocham. I ja uwielbiam Bad Boy. Jest piękny, pupuś jest piękny, więc popek Mary. I teraz tak, pana Szeligi, no chyba nie jestem największą fanką, daje kick. No i pan Bestia zostaje na fuck. Może być. Może być taka opcja. A Natka, ty masz dobre, w sensie Popek i Bestia, to takie robury. No. Łysi, no. Napakowani. Faktycznie. Jeszcze jak tak popka kolor i robór, co niedługo skaryfikacja na to czarne oczy. Ten takie na czole. No i z panem Popkiem mamy zdjęcie, może gdzieś tak, tutaj. Tak, to już. Tak. I wszystkie tak podchodziłyśmy, przepraszam. Znaczy tak naprawdę podszedł robór. Nie, no był stres. Robert podszedł w naszym imieniu, czy możemy zdjęcie mieć. Okej, no to ja tutaj bardzo podobnie jak Natalia. Najchętniej to bym w ogóle popuścił to Mary i fuck, bo... Bo no wiadomo, że jest groźny, jest bardzo ciekawą osobą, a też, znaczy nie rozmawiałam z nim nigdy osobiście, ale gdzieś tam jak widziałam, jak się poruszał po Fame MMA na konferencji, to wydawał się bardzo sympatyczny. No to tutaj, jak on się nazywał? Bestia. Sorki. To Bestia w takim razie. No musi być fuck, ale no tak, muszę coś wybrać. Mogę powiedzieć, że dlatego, że ma tatuaże i jest... Wszyscy mają tatuaże. To w takim razie... On ma super uśmiech, jak coś Kornika, powiedz to. No, tutaj jest, nie widać, jest taki ale... bardzo sympatyczny, no. Ale Kaja wie, jaki ma uśmiech. I Szeliga kick. Okej. Okay. My z Agatą, co do pana Bestii, mamy chyba podobne spostrzeżenia. To, co zauważyłyśmy osobiście, to, że ma przecudowne zmarszczki obok oczu i wydaje się być tak sympatyczną osobą, która bardzo dużo się uśmiecha i bije od niego takie ciepło. I po pierwszej gali, gdzie się pokazał w oktagonie, miałam zupełnie inne zdanie na jego temat, ale z każdą kolejną galą, za każdym razem jak go widziałam, to ocieplał swój wizerunek. Także, no i pokażę do kamery, nie wiem, czy dobra, to będzie widać. Tak uroczy, że powiedziałabym, że mogłabym z nim spędzić resztę życia. Jeżeli chodzi o Popka, to jak najbardziej jest męski i tak dalej, ale mam co do niego takie odczucia, że trochę mnie przeraża, że jest to taki syndrom stereotypowego starego, że czujesz taki respekt, że czujesz taki respekt do niego, więc myślę, że na jedną noc może bym się odważyła, ale na całe życie, no myślę, ale że wiesz, chronił życie. No to prawda. Wszyscy by także się tutaj oddali. Bardzo blisko Popek z panem Bestią, a jeżeli chodzi o Szeligę, no to został także niestety kill. Ja generalnie będę oryginalna, to samo co Kaja, Bestia, no po prostu cudowny mąż i ojciec w moich oczach i dużo je, więc byśmy się dogadali, zresztą chyba każdy z panów patrzy na sylwetkach. No popuś zdecydowanie fuck, gdyż jest bad boyem, tak jak mój saker, toczka w toczkę, wypisz, wymaluj. No i pan Szeliga został, no i kill. Ale generalnie gdyby było inne zestawienie, to spokojnie pan Szeliga mógłby być na fuck. No, tutaj była mocna konkurencja. No, no też jest takim bad boyem, no nie? Że to jest jakby podobnie, no ale z popusiem tutaj bez szans. Lecimy z kolejnym, tak? Tak jest. Mhm. Ja się boję, że będziemy mieli naszych chłopaków. O, to by było... Nie, no chyba się... tak nie polecam. O kurde. O nie! A kto to jest ta trzecia osoba? Kamerzysta. To teraz ja mogę zacząć. No. Dla mnie Mini Mike jest właśnie odpowiednikiem Bestii. Tylko no. W mniejszej wersji, że też się wydaje taki bardzo uroczy, kochany i ciepły. Także wydaje mi się, że Mini Mike z tego zestawienia zdecydowanie na Mary. Jeżeli chodzi o pozostałych panów,
to... Kurczę, i tutaj właśnie mam ten problem, że w zasadzie ani nie w kierunku fak, ani nie w kierunku kill. Jest sam mi tak obojętni. Ja po prostu typowo po urodzie, że no kamerzysta mi się no, bardziej podoba. Bo tak. To taka uroda też Filipa Zabielskiego, tak na równi ich mam. Tak, także kamerzysta, fak i Crushville kill. Chyba, że przyjdzie jego... i poprawi ławę. Nie zostaniesz jego kotką? Nie tym razem. Ale jak wróci pobić rekord i będzie wyciskać więcej od nas, no, to właśnie. Może być szansa to, na to progres. Jest przeciwwskazanie do bycia w związku, że wyciskałem więcej niż on. Nie może tak być. Korynka? Tak. To kurczę, no dla mnie podobnie troszkę, albo chyba tak samo nawet. Mini Mike Mary jest bardzo odpowiedzialny. Wydaje mi się, że to jest dobry kandydat na męża. Jeśli chodzi o Crushville'a, to podoba mi się jego głos, bo to jest trochę podobne do Pączka, taka faza, że oni oboje mówią jak takie syntezatory mowy. Ale fizycznie niekoniecznie. Więc tutaj Crushville, tutaj tylko jakby wygląd teraz oceniam, więc Crushville kick. A tutaj pan kamerzysta, no to zostaje fak. Mogę powiedzieć, że dlatego, że ma tlenione włosy. Ja tak samo generalnie jak dziewczyny. Mini Mike, no jest wspaniały. Obserwuję go chyba od 2 lat, jak go poznaliśmy na pierwszym Fame, jednym z pierwszych. I się zakochałam w nim, także Mini Mike zdecydowanie na Mary. Kamerzysta fak, gdyż ma tlenione włosy. No i Mareczek zostaje na kill, chociaż zostaje moją kotką, śpiewałam głośno. I ja tak samo, Mini Mike ma kaloryfer, myślę, że pozostali panowie nie mają. A kamerzysta może być fak, no bo ma ładny kolor bluzy na tym zdjęciu, cokolwiek. A Crushville, no to chyba nie. Czyli nie? Czyli nie? Ale fajne zestawienia, w sensie, że podobni są, tak ciężko jest wybrać. No, był taki punkt zaczepienia. No w tym przykładzie pewnie też zobaczycie pewien punkt zaczepienia. Się boję troszkę. A chłopcy też mieli Najmana. Obowiązkowo. No dobra, to może Korynka ty teraz? To ja już wiem w sumie. Ja też wiem. To ja nie chcę pierwsza. To mogę ja, bo dla mnie jest akurat prosta. To tak, pan Najman kick, bo Robert by mi nie wybaczył. I kiedyś nie rozumiałam tego wszystkiego wokół pana Najmana, ale jak już się zagłębiłam w temat, to rozumiem, czemu to nazwisko już jest taką ikoną. Właśnie z panem Cassio mam tak, że i Mary, i fak mogłoby być, ale chyba Mary, bo wydaje się bardzo sympatyczny na żywo. Naprawdę lubisz bad boyów? Nie. No taki bad boy. No i pan Meduza jest bardzo sympatyczny na żywo. Fak. I fak. Może być fak. I też taką fajną sylwetkę, ma fajne ciało, widać, że ćwiczy. Okej, no dobrze, to teraz ja. Ja bym dała Meduzę Mary. Też nie rozmawiałam z nim nigdy, ale gdzieś tam jak widziałam go z chłopakami, czy jak... dobra, nieważne. To wydaje mi się, że jest... No raz, że ćwiczy, jest bardzo ciekawy, więc na pewno bym się z nim nie nudziła. Cassio... Znaczy, no to dobra, Najman to będzie kill, no to Cassio będzie fak, ale chyba też bym dała mu kill, więc tu mam trudny wybór, bo ja się po prostu Cassio boję, bo jest taki dla mnie trochę nieprzewidywalny. Mimo, że na przykład Popek wydaje mi się taki, no nie wiem, delikatniejszy. Jest coś takiego, no. Bo już ale jest ojcem też Popek. Może, ale właśnie jakoś z Cassio mam coś takiego, że się go trochę obawiam. No, a Najman, no to myślę, że nie muszę tłumaczyć, to kill. No to u mnie właściwie wychodzi tak samo jak u Korenki. W zasadzie znam tylko Meduzę osobiście i bardzo dobre wrażenie na mnie wywarł, bo jest i taką ciepłą osobą, i jest bardzo przebojowy, i zagaduje. Także trochę owca taki. Trochę taki owca. No, także tutaj w ogóle bez zastanowienia Mary. A jeżeli chodzi o Cassio, to mam tą samą akcję co Korynka, że bałabym się, ale może na jedną noc bym się odważyła, ale w dłuższej perspektywie to nie moja bajka. No i Najman dla zasady kill. No ja generalnie tak samo, Najman wiadomo. Meduzę też miałam okazję poznać osobiście, no jest ultra kochany, ultra ciepły i tak dalej. A Cassio fak i tutaj chciałam go obronić trochę, bo miałam okazję z Cassio rozmawiać chyba 15 minut.
Tak, znam go na wylot. Kiedyś na którejś loży on do chłopaków podszedł, ale ktoś był inny i on czekał, ja też tam siedziałam i jakby w takim kontakcie, kiedy nie ma publiczności i tak dalej, no to jest zupełnie inny człowiek. Jakby normalnie można było z nim porozmawiać, mimo że też mógł się zmienić, bo wtedy to był tak, że nikt za bardzo nie wiedział, kim jest Casio, teraz Casio jest gwiazdą fejmu, więc możliwe, że się zmienił. No ale jako, że jest właśnie takim bad boyem, no to fajnie. Ale jest za Patrykosem. Serio? A dzisiaj to faktycznie! Dzisiaj oglądałyśmy Cage'a. I powiedział, że wierzy w Patrykosa i że Pączek w stosunku do Patrykosa nie ma przygotowania mentalnego. Mentalnego. To ja też cofam. Także nie chciałam tego wspominać, ale pomyślałam, że warto cię uświadomić, Agata, jak wygląda sytuacja. Teraz to już Najman może być wszystko, a Casio kill jest. Pączek ma chyba najsilniejszą psychę, tak uważam. I ktoś, kto go nie zna, może powiedzieć, że nie ma psychy. Serio. Dokładnie. No dobra, to kolejne zestawienie w tym miłym akcencie. O, to też proste. Trzymy przyjemniaczków. No, dobra. Zaczynać? No zaczynaj. Dobra, no to ja w sumie trąbę bardzo lubię. Uważam, że jest z tych wszystkich panów. W sensie ogólnie wszyscy mi się wizualnie podobają. Całe to zestawienie wizualnie jest dla mnie bardzo atrakcyjne. Ale trąbę właśnie z sekerem obczajamy. Też właśnie z sekerem ma dobry kontakt i wiem, że jest w porządku. No i pan Błoński, pan Dubiel. No, pan Błoński fuck i pan Dubiel kill. Ale powiem, że tlenione włosy. Nie no, są dla mnie tacy obaj neutralni, w sensie pewnie oboje mają jakieś tam grzeszki za uszami, po prostu jednego może to bardziej wypłynęło, u drugiego mniej. Ciężko mi jest w tym kierunku to oceniać, no więc po prostu czysto za włosy Błoński fuck, a Dubiel kill niestety. Ile tego trąba łysy wygrał. No to ja chyba będę miała podobnie albo i identycznie. Trąbę jako jedynego śledzę i oglądam YouTube i tak dalej, także tutaj jedyna opcja na Mary. A jeżeli chodzi o pana Błońskiego i pana Dubiela, to no nie, chyba czysto wizualnie bym tylko oceniała, bo nie mam w ogóle żadnych emocji do żadnego z nich, a wizualnie bardziej pan Błoński trafia w moje gusta. Także Błoński fuck, Dubiel kill, no offense. Tak wiadomo. Jejku, ja chyba podobnie. Ale w ogóle mamy bardzo podobne, nie? No. Takie delikatne. A chłopów mamy różne. Bo mi się wydaje, że my szczerze odpowiadamy. Oczywiście tutaj nie zarzucając niczego. Ale tak, trąbę i Kacpra Błońskiego obserwuję i bardzo ich lubię. Więc, ale teraz tak. Wydaje mi się, że trąba Mary, czyli tak samo. Ale dlaczego? No. Lubi też te zwierzątka takie egzotyczne, wy macie pająka. Tak, podobne może zainteresowanie do Pączka. Kacper Błoński, no to fizycznie jest bardzo, wydaje mi się, że jest atrakcyjny. No a Dubiel troszkę może mi się mniej podoba, więc dlatego kill. No ja podobnie, ale trochę inaczej. Pan Trąba bardzo mi się podoba wizualnie i w sumie jako jedyną osobę z ekipy Friza to właśnie jego śledzę i jego dziewczynę. I obydwoje są piękni. Więc jego daje Mary. I teraz mam taki problem, bo bardzo mi się podoba uśmiech pana Dubiela. Uważam, że ma bardzo ładną twarz i włosy, a Kacpra Błońskiego niekoniecznie. I ostatnio mój bratanek powiedział mi, że Eluwina to już jest przestarzałe ciocia i tego się już nie słucha, więc chyba Kacper Błoński dam kick i Marcin Dubiel fuck, bo ma bardzo ładną twarz i włosy. I chyba tak. I poza tym Dubiel ponoć wszystko przetrwa jakoś, tak więc... Nie to, że wy wiecie, ale coś tam było takiego, więc... No i git, nikt się nie obrazi. A Trąba chyba ostatnio oglądał ten odcinek. Tak. Chłopaków, fuck, Mary, kill. Ale w ogóle Saker chyba właśnie z Marcysią się chciał żenić, nie? No. Tak, i coś Trąba napisał, że dawaj na bitkę czy coś. Coś takiego było, no. To teraz nam może Marcysia skończyć. Dobra, to leci kolejne zestawienie. O. Ale właśnie to zdjęcie, kurde. A ludzie widzą zdjęcia, no nie? O nie. To no ciekawe. To, to jest Bardenka? Taki, no. Taki no. Duży tutaj jest, nie? No ale chyba w sumie wiem. Ale nie, no w sumie nie wiem. Dla mnie ciężki wybór. Ja bym z tych wszystkich panów myślę, że Boxdel Mary.
bo no. jest taki ciepły i jest taki... Wrażliwy w ogóle no, bardzo. No tak. A też taki... jest bardzo ciekawy i ciągle coś nowego wymyśla. Tak, tak, tak. Jest ze Śląska, śląski hop. W ogóle, a dobra, nie będę tego mówić. Nie, powiedz. Bogzel mieszka koło mojej mamy, ale nie powiem na jakie ulicy. No to ale blisko mieszka do mamy, jak chcesz. Ogródek, jak coś. Dobra, no to Bogzdela Mary. Kurczę, z panem Wardęgą trenuję na jednej macie, więc boję się coś złego powiedzieć. No nie, no chyba Sylwek Fak i tutaj Krycha. Myślałam, że to Steve Jobs. Nie ten kolor koszulki. No, taki za niski golf, wiesz, zmienił mnie. No więc tak, Mary Bogzdel, Fak Sylwek i Krycha Kik. No to ja kalkę po prostu walnę. Dokładnie z tych samych powodów. I też trenujesz? Ja nie, ale obawiałabym się powiedzieć publicznie o nim coś złego, żeby wyciągnął na mnie jakieś notesy. Film. Dziewczyny WK, cała prawda. I każdą prawdą wyciąga. Także nie, jest git. Sylwek. Super chłopak. Bardzo porządny. Ja też tak samo. Myślę, że no to Bogzdel, no to dlatego, że mieszka koło mojej mamy. To będzie Mary. No Wardęga versus Krycha, no to wolę Wardęga fak, a Krycha niestety kik. Ja coś wyczuwam tutaj ślubik z panem Wardęgą. No, zacznę od oczywistości, pan Krycha kik i teraz właśnie... I teraz mam problem, bo ja strasznie lubię pana Wardęgę i Kaja świadkiem jest, jak ostatnio na konferencji strasznie się wstydziłam podejść i też Robert poprosił. Och, co by było, gdyby nie ten Robert. Poprosił pana Wardęgę, z którym rozmawiał, no i chciał mnie przedstawić, chciał, żebym poznała pana Wardęgę, a ja tak... Tak trzęsącą się rękę podawałam. I totalnie mi mózg gdzieś w ogóle odleciał i dobrze, że powiedziałam, jak się nazywam. Nic nie potrafiłam wydukać i tylko Robert za mnie, że Natalia wszystko na watach, wszystkie live'y watachy ogląda i tak dalej. I tu mam problem, bo dałabym i Mary panu Wardędze, i Mary panu Bogzdelowi, bo pan Bogzdel jest taki właśnie kochany i jest taki wrażliwy i czuły się wydaje. I ma bardzo ładne to zdjęcie. Ale pan Wardęga właśnie, jestem jego wielką fanką, bo ja lubię takie wyciąganie brudów. Pan Bogzdel nie mieszka koło mojej mamy, więc chyba... Oby tego nie oglądał. Bo chyba o tym nie wiem, mi się wydaje. No to dam panu Wardędze Mary, a panu Bogzdelowi fak, bo też fizycznie mi się podoba pan Bogzdel. Łysy. No, sprawdza się. Ostatnie zestawienie. No. No, szybko dobrnęłyśmy do końca. Dawaj naszych chłopaków, tylko to będzie pewnie najostrzejsze. O, dziewczyny! Liczyłam na dziewczyny. Może Korynka, ty zaczniesz teraz, bo nie zaczynałaś jeszcze. Ty. No dobrze. Taki zmarnowany głos. Ogólnie wszystkie panie bardzo lubię i wszystkie, wszystkie są bardzo atrakcyjne, ale dałabym Way of Blonde Mary, bo szanuję ją za to, co robi i fizycznie też mi się podoba i ma najlepsze stylówki na konferencjach. Bardzo lubię. Podoba mi się, jak się ubiera. Dałabym fak Marti Renti, ale dlaczego, to chyba nie wiem. Dlaczego? No jest, co serce podpowiada. Jest bardzo atrakcyjna, wydaje mi się, że... Więc zabić ją. Tak na jedną noc to byśmy się dogadały. A Versov niestety kill. Kik, przepraszam, kik, ale to tylko dlatego, że, no, że musiałam kogoś wybrać, ale też mi się podoba. No to tu się różnimy. No dobra, to ja też znam wszystkie panie osobiście i no uważam, że są bardzo atrakcyjne, więc i w ogóle podobne się wydają, jak się patrzy na te trzy zdjęcia. Tak. Ale z Werą najwięcej czasu spędziłyśmy i no też jest bardzo ciepłą osobą i myślę, że w dłuższej perspektywie czasu, hipotetycznie, byśmy się dogadały, także tutaj wzięłabym Mary. No i też fizycznie mi się podoba. A jeżeli chodzi o pozostałe dwie panie, no to szczerze mówiąc nie wiem. Może wzięłabym fak dla Way of Blonde ze względu na ten mocno sportowy charakter, bo śledząc ją w mediach widzę, że jest bardzo zaangażowana w sport i imponuje mi tym. Także może z tego względu fak. No i Marti tak samo ładna i wysportowana, ale niestety pozostaje tylko kill. Ale wiem, że się nie obrazi na mnie. No to ja... Znowu to kalka od Kai. Werkę też śledzę i też się wydaje taka ciepła, taka
żoneczka. No, i żoneczka. Pieska ma, więc była chmurka, Milka, my się dogadały. Way of Blonde właśnie jest takim bad boyem, tylko w wersji dziewczęcej. W sensie jest właśnie taka, no też mi imponuje, jeśli chodzi o jakby zaangażowanie w sport, ale też bardzo ładnie wygląda. To jest taki mój gdzieś tam sylwetkowy ideał, powiedzmy. Także tutaj fuck, no i Marty niestety zostaje na kill, no ale to też tylko dlatego, że nie mam innej opcji. Ja Way of Blonde zdecydowanie Mary, strasznie mi ona imponuje i w ogóle bardzo mi się podoba też fizycznie. I ona i jej dziewczyna, obserwuję obydwie na Instagramie i uwielbiam. I bardzo kibicowałam, kiedy właśnie dziewczyna Way of Blonde była w Top Model. Bardzo jej kibicowałam, więc Mary, bo też super charakter sportowy, chodziłybyśmy razem na treningi. I teraz mam problem, ale chyba Versov dam fuck, bo wiem, że trenuje, więc kibicuję jej też. I Marty zostałaby kick, ale mogę uargumentować o tym, że nie wiem, że mamy podobne włosy, możemy konkurować, nie wiem, w długości włosów, więc pozbędę się konkurencji. W ogóle mamy też z Marty chyba tą samą wagę i wzrost, więc na przykład na Fame MMA mogłybyśmy się razem bić za miliard lat, ale dlatego dam mi teraz. No jakbyście tyłem kick stanęły, to no, można by... Bo twarzy nie macie podobnej, ale tyłem tak, wiesz, jeżeli chodzi o posturę, tak, włosy i tak dalej, to można by pomylić. Bo Marty też ma 1,70 m i no, faktycznie te dłuższe włosy, no ale myślę, że Marty się nie obrazi na nas. W ogóle mamy nadzieję, że nikt się nie obrazi po dzisiejszym odcinku. Tak, ja od razu przepraszam cię bardzo. Dobra, ale jeszcze mam dla was jeden bonus. Bonus BGC. Musicie wybrać, kogo byście wolały fuck, marry, kill z chłopaków z ekipy. A, wiedziałam, że to nastąpi. Nie możecie wybrać swojego chłopaka. O nie. Dzwoniliśmy do Pączka przed tym, mamy zielone światło, także... Ale oni nie musieli nas wybierać, to jest nie musieli, ale widzowie w komentarzach pisali, że chcieliby was wybierać wtedy. I swojego nie możemy nigdzie? Nie. No ale oczywiście tutaj bez, myślę, bez jakichś tam... No podobnie. O ja cię kręcę. Ale to jest obrzydliwe, mam takie dreszcze, jak o tym myślę. Nie chcę nikogo zabić. No. Ja nie chcę nikogo, fuck, sorry, ale... Ale musimy na fuck, marry, kill? No tak. A ja myślałam, że wybieramy po prostu jednego. A co może oni sobie być potem pomyślą? O nie, w ogóle wyobraźcie sobie spędzać później czas razem. Po tym odcinku. To jest podobne uczucie, jak wyjdziesz na przykład tacie do łazienki. No szkurnia, i później jest takie, nie, tato, ja nic nie widziałam. Albo podczas obiadu rodzinnego, no nie? Chyba, że ustalimy, że to jest nieistotne i to jest tylko taka. Co dzieje się w tym pokoju, zostaje w tym pokoju? Ale ja sobie nie, w sensie nie bym mogła, no powiem, że chłopcy też z dystansem z tego podejdą. Ale tylko na Mary dajemy jakby. No dobra, to ja też mogę. Okej, ja też mam w głowie, że mogłabym też wszystko. Wszyscy dadzą Pączkowi kill. Nie. Ale dajemy tylko Mary. Ja mam uzasadnienia na kill. No. Bo Saker jest mesjaszem. On się nie obrazi, jak go uśmiercę. Jako jedyny się nie obrazi, jak go uśmiercę. Bo on jakby, wiesz, jakby oni mieli wybrać, to też by się pierwszy wyłożył, żeby, wiesz, innym nie było przykro. Także, ale to tylko dlatego. I umówmy się, ale że... Ale dajemy wszystkie trzy, czy tylko Mary? No właśnie uśmierciłam. To się zemszczę, owca, fuck! Co do pozostałych chłopców, to wzięłabym Robura na Mary, ze względu na to, że też mi się wydaje już taki bardzo dojrzały życiowo, że byłby gotowy założyć rodzinę. Że jest odpowiedzialny, że się nie spóźnia. W sensie tak patrzę przez pryzmat Michała, no nie? Że Michał jeszcze musi dojść do tego etapu, gdzie się tak emocjonalnie, no nie, przygotuje na założenie rodziny, a Robur powiedziałabym, że już by mógł być mężem. No i Pawełek, bad boy, aktualny. Fuck. To ja już powiedziałam, to ja właśnie owcę, dlatego fakt, że owca jest dla mnie takim bad boyem. I na pewno z owcą nie mogłabym być Mary, bo my byśmy się pozabijali, bo uważam, że mamy podobne charaktery, ja też jestem taka narwana i tak dalej, więc małżeństwo mogłoby się przy ołtarzu jeszcze rozpaść. No ale jest właśnie takim bad boyem, bardzo atrakcyjny fizycznie, więc tutaj fuck. No i Robur, Mary, dlaczego też Kaja mówiła, że jest takim, no takim mężulkiem, że się tak przytuli, pojedziecie sobie na zakupy, zrobić ci obiad. Nałoży ci maseczkę na włosy i ogarnia takie rzeczy, wiesz. Pomoże ci umyć włosy, jak nie macie pływu. No,
wody wiaderkiem. No i poncza niestety muszę zabić, ale też bardzo niechętnie. Z ponczem też na pewno bym nie mogła być w związku, bo jest dla mnie za mało przewidywalny i byśmy się po prostu chyba cały czas by była spina. I podziwiam Corin, bo on jest taki... No właśnie dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy, że jego jest trudno rozgryźć. I ja bym miała cały czas coś takiego, że ja nie wiem, czy jest spina, czy nie ma spiny, czy on jest szczęśliwy, czy coś. Saker mi jakby to wszystko od razu mówi. Potwierdzam, po 7 latach do dzisiaj mam czasami problem go odczytać. No. No. I tylko dlatego, ale jeśli nie, no to chyba też fakt, bo też jest takim bad boyem. Okej, okay. Ja wymyśliłam, jak to załatwić. Ja pojadę znakami zodiaków i na przykład jest coś takiego, że dopasowanie znaków zodiaku. Wiem, jakie znaki łączą się ze strzelcem i wiem, że owca jest też lwem, tak jak pączek. A nie z bykiem? Wydaje mi się, że lwem. Ma urodziny jakoś przed pączkiem. No, 26 lipca. To jest lipca. Lew czy byk? Załóżmy, że jest lwem. Okej, okay, ja nie wiem. Więc powinien mieć podobny charakter do pączka. Więc to będzie Mary. A jaki znak zodiaku ma Robur? On jest z lutego. To będzie wodnikiem. Pierwszy albo drugi luty. To wodnik. Pierwszy. Chyba z wodnikami się nie dogaduję, ale to tylko mówię znaki zodiaku. Wiadomo. Więc w takim razie Robur Kill. A Saker chyba w czerwcu ma urodziny? Nie, teraz ma zaraz. A teraz? 13 marca. Tak. Więc jest chyba rybą? Ja, z tymi znakami zodiaków to chyba słaby pomysł był. No, no ale dobra. Koncepcja była dobra. W takim razie Saker, chyba nasze znaki zodiaków to może być fak, więc spoko. Kurde, ja mam straszny problem. Musisz jakąś wymówkę po prostu znaleźć. Chwyć się jednego, którego na przykład jesteś pewna, żebyś właśnie zabiła, fakowała albo hajtała się i potem już... Wybrniesz. Jak często wasi chłopcy biorą prysznic? No wiesz, zależy czy na wyjeździe, czy w domu. Na wyjeździe nie biorą. Saker z owcą biją rekordy na wyjeździe. Rywalizują między sobą. Pączek trenuje MMA, więc teraz dwa razy dziennie się myje. Może na tej podstawie. Absurd. Kryterium absurd. Nie, no bo na przykład z Sakerem... Myślałam, żeby dać Mary, bo Saker często ma takie różne ciekawostki językowe. Ojej, ale to tak byście siedzieli, on by ci tak opowiadał, to Natalka na kolorę. I on też często się na przykład potrafił wszczepić, jak ktoś coś źle powie. I ja też tak mam. I później chodzę i na przykład Robertowi mówię, a wiesz, ten ktoś tak źle powiedział, a ty tak nie mów. I wiem, że Saker docenia takie ciekawostki i czasami się wymieniamy i potrafię go czymś zagiąć, a Saker mnie, więc to bardzo lubię. Ale Saker bardzo długo śpi. A ja nienawidzę, jak ktoś długo śpi. Ale owca też długo śpi. I pączek w ogóle najdłużej. W owce na przykład mogłam dać Mary, bo owca jest bardzo zawzięty na treningu, że nie wychodzi. I ja też. Ale, bo też, Saker też jest zawzięty, ale Saker ma często kontuzje i boję się, że to by jakoś przechodziło w związku. Ale, pączek trenuje już od 3 miesięcy, tak prawie, praktycznie codziennie MMA i jak trzeba było, to wstawał na te treningi, czy świątek, piątek i kiedyś w ogóle chciał dojechać do Trójmiasta na sesję pociągiem, a nie autem, żeby zdążyć rano zrobić trening. No to i pączek prawda. Jest taki, że też nie wyjdzie i nie odpuszcza. I dlatego chyba bym dała pączka Mary. O, syn. Ale zwrot akcji. Ale ja bym się nigdy nie spodziewała, że ktoś da Mary pączka, naprawdę. Bo każdy był hejtnięty już po kolei. I pączek też ma tą taką kamienną twarz i właśnie tak nie zdradza emocji. To jest z jednej strony przerażające, ale może być też pociągające, ale też wzbudza respekt u innych, więc może na tej podstawie bym dała pączka Mary. Owca jest trochę taki przerażający, bo jest bardzo duży i jest taki bardzo twardy, że jak tak się go dotknie, to jest taki jak skała, no nie? Ale Saker jest jakiś kontuzjogenny i może mu się coś stać. Ty możesz zgnieść go. Tutaj oceniam na podstawie, w ogóle cały ten ranking na podstawie kontuzjogenności i najbardziej skłonności do kontuzji, może tak, ma Saker, więc jego daje kill, a owca ma... Co? Nie ma takiej skłonności do kontuzji, więc daje go fuck. No i pączek nie ma kontuzji i doceniam jego upór. Więc daję go Mary, tak. Mam nadzieję, że chłopcy się nie obrażą. No, wybacz. Ja już nie pamiętam, co wy wybierałyście w ogóle. Tak, Natalia, teraz już 16 minut. Ja uśmierciłam Sakera, ale po prostu mam taką nadzieję, że on doceni to. Jako coś pozytywnego. Myślę, że tak. Jako coś pozytywnego. Generalnie każdy z nich mógłby być mężem. Serio, oni są tak, jakby wszyscy tacy. Tak, tak, tak. No. Że myślę, że my też mamy podobne gusta i tak dalej, że każdy liczą się dla nas, że każda z nas no, jakby ceni podobne rzeczy.
No i wszyscy chłopcy je mają, że to nie są takie, nie wiem, puste łby. Dzwoki albo coś. Mają ambicje, są pracowici, są bardzo kreatywni i tak dalej. Jakby wszyscy oni dobrzy dla zwierząt. O, to najważniejsze. Kochają Milkę wszyscy. To jest dla mnie najważniejszy argument. No i dbają też o to, jak wyglądają, no, o tą sportową część życia. Tak, także tak, tak. Wszyscy są atrakcyjni. Pomysłowi, kreatywni. Chyba liczymy, że nas zaproszą na kolejny odcinek. Ja nie wiem, jak chłopcy kończą filmy. To koniec i tak robią. Ktoś pierdnie. To kto pierdzi dzisiaj? No dobra, to koniec.